garnik rozgrzewamy na 200 stopni. Pomidorki kroimy w pasterki. Serdelki obieramy z wierzchniej skórki. Kroimy je tak, aby powstały jak największe plastry. Każdy z plasterków smarujemy serkiem ziołowym. Posmarowane plasterki układamy na papierze do pieczenia. Kładziemy na nie plasterki pomidorów. Posypujemy parmezanem, a następnie wkładamy do rozgrzanego piekarnika na 10 minut. Gdy serdelki nam się zapiekają, przygotujemy tosty. Niestety, toster nam się zepsuł, więc użyjemy tego. Rozgrzewamy żelazko, kładziemy chlebek i zapiekamy. Zapieczone serdelki wyjmujemy z pieca. Następnie układamy je na tostach. Po 2 sztuki. Jeszcze trochę pieprzu. Listek bazylii. I gotowe!